Witamy po przerwie. Szanowni Państwo, zmiana, zresztą u nas jak w kalejdoskopie, zmiana tematu Studio 69. Póki co, zanim przejdziemy do kolejnego wątku, ważna informacja dla tych, którzy oczekują teraz na transmisję sesji Rady Miasta. Ona jest, ale w internecie. Serdecznie zapraszam. To ja mam taką propozycję. Proszę sobie tam internet jednym okiem podglądać, ale głównie oglądać nasz program, bo tutaj naprawdę się dzieje. Polityki wprawdzie nie będzie, ale siedzi naprzeciwko nas bardzo młody człowiek, który wiedzę ma imponującą, bo ja nie do końca. Fotowoltaika, trudna sprawa. Witamy serdecznie pan Piotr Dzieciu, właściciel Power Partners. O fotowoltaice właśnie teraz będziemy rozmawiali. Zacznijmy może od kwestii definicyjnej. Coraz więcej przybywa różnych dziwnych przedmiotów na dachach. Fotowoltaika, to słowo, wkrada się powoli do języka potocznego. Coraz więcej wiemy, ale chyba teoretycznie. Spytajmy fachowca, cóż to takiego jest. Zacznijmy od definicji. Witam serdecznie. Tak jak już zostałem przedstawiony, wraz z moim wspólnikiem Przemysławem Nowickim prowadzę firmę Power Partners. Działamy w fotowoltaice, tak jak pan wspomniał, dużo osób o tym nie wie, co to jest tak naprawdę. My w prosty sposób to wytłumaczymy, że to są cztery tak naprawdę panele, które montujemy sobie na dachu, no ale wiadomo, żeby te panele funkcjonowały i żeby ten prąd nam stały, który jest pobierany, jakoś się zmienił, potrzebny jest do tego falownik. Dobra, moment przerwy panu. Ja nie rozumiem koncepcji prądu płynącego w gniazdku jako humanista. Proszę mi wytłumaczyć, jaki falownik i w ogóle o co chodzi. Właśnie. Świeci słońce i co, z tego jest prąd w gniazdkach czy jak? Od razu tak to właśnie nie działa. Aha. Do tego jest potrzebne tak, montujemy pierw panele na dachu, od których jest poprowadzanie kablowanie do falownika. Dużo osób to kojarzy z inwerterem. Inwerter jest potrzebny do tego, żeby zmienić prąd stały na zmienny, czyli taki, który nam płynie w gniazdku. Olek, i to jest cała filozofia. Ja to jest cała filozofia fotowoltaiki, okay. Czyli do tego są potrzebne tak naprawdę dwa urządzenia. Panele plus ten falownik, który zmieni nam ten prąd stały na zmienny, który wykorzystujemy w mieszkaniu, w firmie. Ale zaraz. Mamy panele na dachu. Zgadza takie się. Czarne, to jest czarne. To, tak? Tak, dokładnie. Produkują prąd. Doprowadzamy do sytuacji, że to tworzymy, mamy własną elektrownię, można powiedzieć. Mamy dokładnie 230 tak. V. I teraz pytanie, co dalej? No ale w pewnym momencie gaśnie słońce. Gaśnie słońce, no i właśnie, co dalej? Bo ten inwerter tak samo jest podpięty pod główny nasz licznik, który mamy w mieszkaniu. Czyli jeżeli nie ma nasłonecznienia, pada deszcz, pobieramy sobie dalej tą energię z sieci, jak to jest do tej pory, jak tej instalacji byśmy nie mieli. Jeżeli mamy tą instalację, to w domach jest na zasadzie takiej, że to, co sobie nadprodukujemy, to na przykładzie terenu śląskiego, na przykład jak jest Tauron, to on od nas to odkupuje i tak naprawdę jest po sprawie. A u klientów firmowych instalacja fotowoltaiczna jest tak samo zakładana, jak dla klientów indywidualnych, czyli tą nadprodukcję, którą mamy całą, czyli w dzień na przykład firma działa do 16, ale też są takie firmy, które działają od 23, jak piekarnie, do 6 rano. Co tak naprawdę u nich fotowoltaika się nie sprawdza, z tego względu, że tak naprawdę największy uzysk z fotowoltaiki jest w dzień. Panowie, ja zrozumiałam wreszcie, olśniło mnie. To jest tak jak z samochodem hybrydowym. Jedziemy i korzystamy z akumulatora, prawda? Jedziemy na prąd, jak jedziemy wolno. Nie patrz tak na mnie ze współczuciem. A potem korzystamy z benzyny. I tutaj to się kumuluje, czyli dokładnie. Albo ściągamy z dachu, albo z gniazdka. Dobrze rozumiem, tak? Tak, tylko dziękuję. Musimy o tym pamiętać, że u klientów indywidualnych to wygląda w ten sposób, że to, co nadprodukujemy, to nam się to zbiera u danego dystrybutora, czyli chyba, że mamy wykorzystanie do tego jakichś baterii, które to się składają u nas w domu, to na chwilę obecną takie inwestycje są dwukrotność, zwrot inwestycji to się wydłuża, a to, co oddamy do sieci w 100% u klientów indywidualnych wraca do nas na przykład w zimie, jakie zapotrzebowanie, że tego słońca nie ma i z fotowoltaiki tego nie wytwarzamy, w 80%, czyli te 20% mamy za przesył w dwie strony. A w firmach jest to, że to, co nadprodukujemy, to nam się już nie składuje u danego dystrybutora, tylko jest to sprzedawane. No, zasadnicze pytanie, czy panele fotowoltaiczne może założyć sobie każdy? Czy to jest sens? Bo założyć podejrzewam może. Tylko od kiedy zaczyna się sensowność? Od kiedy zaczyna się sensowność? Tak naprawdę u klientów indywidualnych to już jest granica 200 zł. Rachunek miesięczny to jest sens zakładania fotowoltaiki, bo wtedy stopa zwrotu w zależności też od domku, czy to jest mały, duży, jest w granicach od 6 do 10 lat. Dlaczego taka jest od 6 do 10 lat? No bo niektórzy biorą za gotówkę, którą się to zwróci w 6 lat, a niektórzy biorą to w kredyt, którym się zwróci w 10 lat. A ja mogę zapytać mniej więcej, plus minus, widełki, jeśli chodzi, załóżmy, o jakiś mały domek jednorodzinny o metrażu, nie wiem, 100 metrów, to jaki to jest koszt, plus minus? No to ja pod taką historię opowiem, może ostatni klient, 140 metrów domek,
zużycia około było to 3000 kWh rocznie. Czyli jakie rachunki? Czyli przeciętnie gdzieś tak płacił w granicach 200 zł, 220 wiadomo, to była średnia cena, jaką płacił za prąd, bo w zimie płacił troszeczkę więcej. No to koszt takiej inwestycji na taki domek przy takiej instalacji to jest około 14 tysięcy złotych. Czyli stopa zwrotu, mamy podzieloną stopę zwrotu przez ilość lat. No i w zależności, czy klient bierze to za gotówkę, bo też my na przykład stosujemy, jeżeli klient bierze to za gotówkę, to u klientów indywidualnych jest to, że jest jeszcze 8% VAT-u. Czyli tak naprawdę odliczamy koszt monterski. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś wykłada od razu pieniądze na fotowoltaikę, ma poniżoną tą kwotę o koszt monterski, a jeżeli ktoś to bierze w leasing, no to ma doliczone te 8% VAT-u. Pytanie, jaka połać dachu jest potrzebna do tego, żeby to zamontować, żeby to działało? Jakiej powierzchni mówimy? Jak już trzymamy się tego domku 140 metrów, czyli mówię te 3000 kWh rocznie, no to jest około, że 1000 kWh to jest liczone w fotowoltaice 1 kWp. 1 kWp to jest około od 5 do 6 metrów kwadratowych. Czyli przypuśćmy, bierzemy to razy 3, no to jest w granicach 15-18 metrów kwadratowych potrzebna powierzchnia dachu. Mhm. Wiadomo, tej fotowoltaiki nie jest obowiązkiem montowania tej fotowoltaiki na dachu. Można zawsze ją zamontować na ziemi lub na jakiejś altance przy domu, nie? Ja mam tylko pytanie, panie Piotrze. Nie wiem, czy takie sensowne, czy nie. Skąd pan to wszystko wie? Skąd to wiem? No powiem tak, to jest branża, którą się zająłem od razu po ukończeniu szkoły. Pan skończył już szkołę, rozumiem, tak. Tam nie ma 17 lat. To jest nie. Nieprawdopodobne. To są po prostu wiadomości dla mnie niepojęte. Nadal apeluję, Olek, wytłumacz mi, skąd się bierze prąd w gniazdku, bo ja go nie widzę. Ja obawiam się, Patrycja, że ten proces takiego stuprocentowego wytłumaczenia, czyli zajmie troszeczkę pojmowania. Czasu. Nie. Podejrzewam, że zajmie trochę czasu. Mamy materiał filmowy przed nami, wiesz? Ja myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie. Pan nam wytłumaczy jeszcze, dobrze? I czy taki panel można sobie na dachu samochodu zamontować, czy nie? Nie. Ojej, szkoda. Bo nie ma tam... Ale już są rozwiązania, że będą dachy na przykład fotowoltaiczne, które będą nam ładować te samochody elektryczne, nie? Da się zrobić. Serdecznie zapraszamy. Ja mogę tylko i wyłącznie podpisać się pod zapowiedzią, którą uczyniła przed chwilą. A ja powiem jeszcze, drodzy Państwo, sprawdźcie, co to jest inwerter i falownik i napiszcie do nas. Falownik i inwerter. Dziękujemy za rozmowę.